Elo, witam w kolejnym odcinku Hity Polskiego Internetu. Nie ma co przedłużać, dlatego też Mata. Mata, a właściwie Anunnaku, jest międzygwiezdnym kosmitą, który błądząc uniwersami wszechświata zostaje wysłany na Ziemię w celu promowania galaktycznego zioła Uranus. Ma ono służyć do kontroli umysłów nastolatek noszących płezabawne portki i kolorowe włosy. Z czasem zbuntował się i polubił siedzenie na schodkach w naszej kochanej stolicy. Jebane młotki, zostawcie nasze schodki, my tu tylko pijemy to piwo i my lolki, nosorki i że byliśmy tacy głośni. Realizuje się jako raper i przez lata pobytu na Ziemi przyzwyczaja się do swojej ludzkiej rodziny. Rodzinie tej obiecane jest wieczne bogactwo w zamian za milczenie i krycie międzygwiezdnego szpiega. Pod przykrywką antysystemowca robi interesy z facetami w czerni i jak sam w jednym swoim utworze mówi: jebać telewizję polską, Jacek Kurski chuj ci wdziąsło. Tako! Jebać telewizję polską, Jacek Kurski chuj ci wdziąsło. Przestań mi kurwa rodzinę prześladować, bo chciałbym w spokoju dorosnąć. Ma on pogodzić maty poślizgowe i maty grzewcze, by w roku 2030 kandydować na prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Jego głównymi hasłami przedwyborczymi mają być: kto nabija, ten rozpala. Jebać system. Rządzę telewizję polską, panie Kaczyński, żeby w końcu ci się urosło. Mata posiada romans z Jan Kleosią, którą poznał na planecie Napleton, dwa przystanki od orbity Yondera. Posiadają cztery auta marki Porsche i małą kotkę o imieniu Mirabelka. W 2019 roku zdał maturę międzynarodową w drugim liceum z oddziałami dwujęzycznymi, tym samym będąc pierwszym kosmitą na planecie Zordan, który dokonał takiego czynu. Raz na dwa lata leci do zarządu w swoim uniwersum i składa raport z Ziemi. Jak twierdzi, na Ziemi jest zajebiście, ma miliony podwładnych, swoją łódkę i nie śpieszy mu się tu wracać. Młotki, zostawcie nasze schodki, my tu tylko pijemy to piwo i palimy lalki, nosorki. Premierowi planety nie podoba się postawa młodego adepta i każe mu się skupić na misji. Odpowiada, żeby spierdalał i pieścił jego saszetę. Wrócił do swojej ziemskiej rodziny, by dalej robić swoje. 11 grudnia 2019 roku na kanale SMB Label zostaje opublikowany w serwisie YouTube teledysk do singla Pato Inteligencja. Mój ziomo w pierwszej elo zjarał Amsterdam 1 września po to, by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury, no i do matury mówi jej, że to alergia. Teledysk szybko zyskuje sławę, a Mata coraz bardziej postawę ziemianina niż kosmity. Jego plan z matami również zaczyna przynosić pierwsze owoce. Jest prawdziwym bożyszcza nastolatek, a na swojej planecie nigdy nie osiągnąłby takiego poziomu społecznego. W swoim uniwersum ma na imię Jerry i ma 113 gwiezdnych lat. Właściwie wszystko, co Mata później wypuścił, zamieniło się w platynę, poważnie. Bombaj Safir, pomarańczowe kapi, ja mam oczy brązowe, ty masz oczy. I cię dominuje jak w BDSM, o nie, to było troszeczkę brzydkie. Matczak jest delikatnym motylkiem. Raz dziennie pielęgnuje swe ciało kremem z aloesu, by delikatnie, acz stanowczo wyplawić z siebie resztki systemu, które często niepochlebne tym i wielu, którzy chcą zapalić, nie podając celu. A jeśli chodzi o kobiety, nigdy nie byłem odważny. Jeśli chodzi o kobiety, nigdy nie byłem odważny. Podpierałem ściany dyskoteki, a ty jak nie kłasz, bawić się i tańczyć. Prawa w przód, lewa w tył, jeszcze jakieś piruety, wie to chyba każdy, a ja jestem trochę nieporadny, mogę zrobić ci parówki. Michał jest zajebisty. Jakby był figurką, postawiłbym go sobie przy telewizorze, żeby zdobił mi mieszkanko. Ma płezabawne, poczochrane włosy i jakbym był taką ponną Julką, zaprosiłbym go na macze do Maka. Chodzi ubrany klasycznie, a nie jak jakiś 50 pesos. Mimo że zarabia do 6000 złotych miesięcznie, to nie zapomina skąd pochodzi. 27 stycznia wrócił do swojego uniwersum tradycyjnie zdać raport. Międzyuniwersalna i międzygalaktyczna policja zatrzymuje Matczaka Vel Anunnaki na stacji świetlnej w jego uniwersum. Na rozkaz premiera przeszukują jego statek i znajdują 1,5 grama nielegalnego pyłu Mary. Ma zakaz opuszczenia swojej planety. Cudem udaje mu się uciec i wraca na Ziemię. Rozpierdala koncert za koncertem i generalnie wyjebane mniej i się śmiej. Twierdzi, że Sobel się jajka i robi muzykę dla plebsu. Powiedział mi też w tajemnicy, że śmierdzi i że ma problemy z opróżnianiem. Ding, ding, bang, bang, ding, ding. Jego rodzice są bananowcami i co dwa dni jedzą homara u Amaro. Znają się z Pascalem po prostu gotu i całą śmietanką kulinarną w Warszawie. Mają własnego lokaja, szofera, kucharza, a nawet babkę, która codziennie mierzy im temperaturę przed wejściem do willi. Co? Mają także własne ZOO we Wrocławiu i 4 zakłady produkujące nakrętki do plastikowych butelek wody Polaris. Zarabiają na tym nawet do 4,5 miliona na kwartał i nie szczędzą pieniędzy na różne ważne cele. Jak na przykład wymiana uzębienia Matczaka na ziemskie licówki, lecz niestety, w przypadku zębów przyjaciół pozaziemskich, wymiana takich ząbków kosztuje naprawdę słono. Bo aż 3 złote. Co? 1 września 2020
1991 roku wydaje singiel Papuga, na który zaprosił Quebo i Malika. Dzwoni Papuga, mówi, że musi się uda. Utwór opowiada o jego telefonach od adwokata, potocznie zwanego Papugą. Kocha i szanuje go niezmiernie i powierzyłby mu nawet swoje dziewictwo. Na planie do klipu najebał się z chłopakami i robił wspólne zdjęcie na Golasa. Panowie we trójki zrobili fajną robotę tym numerem. Dzwoni Papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Bija na sprawę trawą, jebie na całą salę. Sędzi na patrz, jakby chciała złapać za fajne. Malik powiedział mi w tajemnicy, że po nagrywkach Quebo kupił sobie własną papuszkę i nazwał ją Kwiatuszek. Trzyma to w tajemnicy i chce to ukrywać przed światem. Mówi, że tylko ona rozumie jego wady, wybacza błędy, rozumie jego dziaby i złote zęby. A teraz pora na suchara. Jakie jest ulubione mleko Malika Montany? Ciapatę. Tak Mata sobie żyje i cieszy się z życia ile może. Ostatnio pojechał do Disneylandu i poznał myszkę Miki. Palnął Kielona z Waltem Disneyem i puknął Królową Śniegu. Zwiedził Paryż, a nawet studnię Zygmunta w Kalifornii za garbatką. W międzyczasie gra koncerty i wydaje coraz to nowe single. Coraz częściej to bywa w parku trampolin, bo polubił skikanie. Raz tak podskakiwał na koncercie, że porozpierdala po bliskie blokowisko na Amen. Zarobił na tym koncercie ze 12 patoli, z czego połowę przeznaczył na odbudowę uszkodzonych mieszkań i aut. Jankle 8 miała dość, że ciągle ją zdradza i nie ma dla niej czasu. Zerwała więc gim. Wstawiła sobie sztuczne cycki, żeby wiedział, co stracił. Mata nie mógł pogodzić się z tą stratą. Powiedział, że jak do niego nie wróci, to zdradzi opinii publicznej, że ma penisa. Nie pozwoli też spotykać się z kotką Mirabelką i pozwie ją ma... Nie pozwoli też spotykać się z kotką Mirabelką i pozwie ją o alimenty. Jankle 8 się obsrała i wróciła do matczaka. Wybudowali razem dom i zaadoptowali małego szczeniaczka o imieniu Alex. Do dziś żyją szczęśliwie i pozdrawiają wszystkich widzów Borbob TV. Zapraszałem również do oglądania innych materiałów na kanale. W pierwszej linijce opisu macie playlistę z wszystkimi odcinkami z serii Hity Polskiego Internetu. Mamy odcineczko o wielu barwnych ptaciach, do wyboru do koloru. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o Macie. Siemano! Jebane młotki, zostawcie nasze schodki. Żeby ona była non-stop mokra, jakby dowiedziała się o fulów totka. Podbij do mnie moja słodka, a ogram cię w ping-ponga. W Akardii pijemy ze szklanki, jak palimy to wiadrami. Z ziomalami w melo, gdzieś pod sceną ruszamy w afterparty. Pięć dyszek zrzuta na alko, chipersy i popite. Tylko ziomek tuż przed